Witamy wszystkich hodowców. Kolejny raz gościmy u kolegi Andrzeja Głazika i chcemy przedstawić kilka gołębi, które mamy wystawione teraz, będziemy wystawiać sukcesywnie przez kolejne dni na naszych aukcjach na sprzedaż. Nadmienię, tutaj jest 30 kilka gołębi młodych z 2012 roku, jak również mamy też 3 gołębie z 2011 roku, takie mocne inbredy tutaj z czołowych linii, które kolega posiada, ale mamy też takiego jednego gołębia od Antona Deignera, to jest gołąb z 2005 roku, numerze DV05150-05-2062, jest to samiec, tutaj właśnie kolega Andrzej go teraz trzyma, jest to gołąb wywodzący się z linii Maestro 1, jak również z gołębia Pantani. Tutaj kolega go sprzedaje, a to może kolega sam powie, z jakiego też powodu. Dzień dobry koledzy, witam was. Znaczy się, ustawiony jestem na hodowlę gołębi, powiedzmy Jansen. I to są to gołębie, powiedzmy, od 100 do 700-800 km. Jansen to nie znaczy się, że to są tylko Janseny. Janseny są to linia, powiedzmy, zakupiona od Erkampa z Holandii. Są to Janseny od Stasia Czarnego z Polski. Są to Janseny od pana Achtermana z linii Adama i Ewy z tej diamentowej pary. I powiedzmy Prange, Kopman, są to Janseny. I gołębie dalekodystansowe. Od pana Deignera go bardzo mi się kiedyś podobał, zakupiłem go. Ale nie jest mi do niczego potrzebny i mogę wam powiedzieć, że tak, jest cechy niesamowicie szybkich lotników ma, jeśli chodzi o skrzydło. Tak samo napęd, ramię, przedramię. Jest to piękny gołąb, za który zapłaciłem dość dużo pieniędzy, ale życzę wam, żebyście go kupili za 100 zł. Także co suma standardowa, tutaj zawsze wystawiamy, także zachęcamy do zakupienia takiego gołębia. A jak nie będzie sprzedany, to komuś go dam w prezencie i będzie naprawdę zadowolony. Ale myślę, że za te pieniądze to zostaniemy, szybko znajdziemy nabywcę. Pokażmy jeszcze jakieś te gołębie takie starsze z 2011 roku, które tu mamy. Sprzedaż, o to jest gołąb po numerze. 10537. Tak, początek PL0326 z 2011 roku. To jest samiec, tak? Czy samiczka? Samiczka, przepraszam. Młoda. Tak, i z jakim to jest gołębi? No, na pewno drapa. Zimbredowana drapa, no podobna jak do Flicera matki, do tej samiczki. Jest to na pewno czampna Flicera, matka, a samiec... Tam szczegóły w rodowodzie będziemy... Nie, ale... ale to jest z jednej strony mocno zimbredowanego, no przepiękna samica. Takich gołębi mamy trzy tylko. Tylko trzy, bo one były przeznaczone do rozrodu, ale no nie ma miejsca dla nich. Rozumiem. I po prostu podzielę się. Także takie gołębie będziemy mogli zobaczyć. Jeszcze pokażmy tutaj te gołębie młode, które... Króluje tu wszędzie Jansen. Także widzimy, one tutaj stoją. Są Janseny z jednej strony, dotychczas ich nie pokazywaliśmy, mocno zimbredowane. Pokażmy może jeszcze takiego jednego młodego jakiegoś. To są wszystko gołębie o numerach PL0326 z 2012 roku. Różnią się oczywiście końcówkami. Tutaj mamy gołębia na przykład, pokażmy, 11742. Ale to jest Jansen i René van den Breck. Szczegóły w rodowodzie są... Tak, van den Breck są to Janseny. Tak. A ojciec jest od Stasia Czarnego, chyba z tej linii tam słynnego jego olimpijczyka. To będzie można zobaczyć sobie szczegółowo. To jest samiczka. Ja ją poznałem od razu, bo jest do matki podobna. No. Po prostu z René van den Brecka mam kilka gołębi. Skrzydełko może jeszcze i tak jak wygląda. To ma wszystko na swoim miejscu. Tak, tak, widzimy. Zachęcamy do odwiedzania. I teraz macie całą kolekcję Jansenów. Krzyżówek, mocno zimbredowanych. Jest tylko jeden gołąb taki płowy, tak? O, no. Pokażmy go jeszcze. Tak, bardzo może mi się nie podoba ten kolor, ale ojca, siostra 13 konkursów miała jako roczna. Taki brzydal wyszedł. Jaki ma numer ten gołąb? Pokażmy. PL0326 2012 roku, 11725. Tu go widzimy. Samiczka to jest? Tak. Samiczka to samiczka. Prawdopodobnie będzie samiczka. Ojciec jest płowy, ale z drugiej strony jest matka oryginalna Jansenka od Stasia Czarnego, który z wielkiej łaski mi ją tam odstąpił, nie wiem, za 2,5 chyba tysiąca. Nie wiem, dlatego że czerwona, ale pochodzenie ma super. To taki kolor wyżej, mi się to nie podoba, ale powiem wam, że jej babka ze strony Kopmana takiego brzydactwa jeszcze nie widziałem. To sklejne dyrka,
One są tak brzydkie. Krótki mostek. Co z tego, jak to skuteczny gołąblota? Dlatego wam go pokazuję, bo mi się też nie podoba. Być może, że jak starsze, to będzie miał ładne kolory. O, widzimy go. Ją, jak go nie sprzedamy, tego go to komuś dołożymy za darmo. Rozumiem. Także tu widzimy, to są gołębie w większości niebieskie i nakrapiane, trochę pstrych jest. Jeszcze. Ale muszę wam powiedzieć, że tu są jeden albo dwa gołębie. Dwa gołębie z daleką dystansu połączone. Od Henryka Erona jest oryginalny brat tego słynnego jego połowego, chyba dwa albo trzy lata reprezentował Okręg Gdański na wystawie ogólnopolskiej. Nie do pokonania samiec. Mam jego brata, kolega Eron, za to, że nam się dobrze współpracowało, podarował mi go. Rewelacja, bo jest samicą Doli, gdzie nie przykładałem wagi do bujka gołębi, bo to simbredowane, gdzieś w wolierach chowane. Słuchajcie, dwa gołębie po tej parze latają rewelacyjnie. Jeden rewelacyjnie, a drugi wraca. No to już jest sukces. To mam takie coś od Krzysia Szymańskiego, najlepsza drużyna w Polsce, jest to z Rumi, mój serdeczny kolega, gdzie były dwa, od niego chyba trzy gołębie dostałem z podstawowej pary, takie ciemne. One się wyróżniają kolorem i nie są za duże. Poimbredowałem je po tego i tutaj jest dwa, trzy gołębie też będą. Nie lekceważcie tych gołębi, to także są chyba te ciemne. Tutaj będziemy mieli gołębie jeszcze od po imbredach od Gintera Prange, od Kopmana, od Andreasa Drapy. Także będzie można szczegóły wszystkie w rodowodzie zobaczyć. Dziękujemy bardzo i zachęcamy do odwiedzania naszej strony z aukcjami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.